Stany są w 9 roku po prostu. To jest najdłuższy tak naprawdę taki okres, drugi najdłuższy po II wojnie światowej. Jedyna rzecz, która może zaburzyć teraz tą, moim zdaniem już jednak w zasadzie równowagę, jeśli chodzi o kwestie polityki fiskalnej, polityki monetarnej w Stanach, to jest koniec okresu koniunktury i będzie trzeba znowu jakoś reagować, pytanie właśnie jak, czy obniżając stopy znowu, więc to jest ciekawe. Natomiast Europa ma problem, ewidentnie Europa ma problem. Japonię bym się też nie przejmował w tym sensie, Japonią, że Japonia od 40 lat właściwie żyje w nadzwyczajnej sytuacji. Natomiast, no właśnie, co my mamy jeszcze zrobić? Bo moim zdaniem to jest tak, że Europejczycy w przeciwieństwie do Amerykanów w ciągu krótkiego okresu czasu, w ciągu 4 lat, zaznali dwóch potężnych kryzysów. Pierwszy 2008-2009 i drugi 2012-2013, ten zadłużeniowy, którego w Stanach nie było. I chyba to dzisiaj jest taka, gdzieś z tyłu głowy i przedsiębiorcy i konsumenci mają to, czy to rzeczywiście koniec. Tym bardziej, że pamiętajcie panowie o tym, że mówiło się o trzeciej fazie, czy trzeciej fali kryzysu, czyli że jeszcze coś nadejdzie, coś się wydarzy. Jak w takiej sytuacji brać kredyt i coś kupować? Myślę, że to jest ten problem, co chwilę słyszymy, to dramat włoskich banków, które nie przechodzą stres testów, to Brexit. I teraz pytanie, jak uspokoić tych konsumentów z jednej strony, z drugiej strony przedsiębiorców europejskich? I to jest wyzwanie chyba nie tylko na poziomie bankierów centralnych w Europie. No ja oczywiście też mam pojęcie, jak to zrobić, ale myślę, że to będzie gdzieś tam jeszcze przez dłuższy okres czasu wpływało na to, co się będzie działo, także jeśli chodzi o politykę monetarną w Europie. Chociaż prezes Europejskiego Banku Centralnego mówi, przyszły rok zaczyna podwyższać stopy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Panie Bartosz. Problemem strefy euro jest to, jak pogodzić optymalną politykę pieniężną z punktu widzenia Włoch i z punktu widzenia Niemiec, tak? No, pani kanclerz Merkel... Wciąż jeszcze też Grecji. Grecja, pani Kato, Grecja jest takim... Jest nie granatem, który jest ciągle niebezpieczny, ale on już jest w miarę daleko od innych, tak? Natomiast zaleczka została wyciągnięta w centrum, ciągle są Włochy i tutaj jest największe zapytania. Myślę, że pani kanclerz Merkel będzie bardzo mocno walczyła o to, żeby nowy prezes Europejskiego Banku Centralnego miał takie myślenie Bundesbanku, tak? Żeby to było jednak niemieckie myślenie o polityce monetarnej. To nie do końca może być optymalne, ale może to wahadło się właśnie w drugą stronę, tak? Pan Mario Draghi jest człowiekiem, który powiedział słynne whatever it takes, tak? Czyli cokolwiek będzie konieczne, to zrobimy. I faktycznie Europejski Bank Centralny z opóźnieniem, ale zrobił wszystko, chyba wszystko, co mógł, a nawet więcej niż powinien. Czyli to odblokowanie pieniędzy. Tak, na marginesie, ale nie, to znaczy dla mnie najbardziej niesamowitą decyzją, bo to, że Europejski Bank Centralny zdecydował się na mniej więcej taką informację. Mamy tutaj pieniądze i drogie banki, przychodźcie do nas z obligacjami skarbowymi krajów strefy euro, a my wam pożyczymy pod zabezpieczenie tych obligacji po nominale tych obligacji. Także nawet jeżeli one są mniej warte, bo są greckie na przykład, to my damy po nominale. To mnie jeszcze nie zaskoczyło, chociaż też już jest ciekawe. Dwa bodajże czy 3 miesiące później Mario Draghi mówi, to teraz drogie banki robimy tak. Przyjdźcie do nas z kredytami, z długami zabezpieczanymi na hipotekach, na przykład mieszkań. A my wam pożyczymy pod te hipoteki także po wartości nominalnej, czyli po tej wartości, po której udzielaliście kredytów. No to rzeczywiście to już jest nadzwyczajne działanie absolutnie. Więc faktycznie te różne pomysły i one były padały i były realizowane, no po to, żeby ratować oczywiście strefę euro. Panie Mariuszu. No powiem tak, to ciężko tutaj cokolwiek dodać, bo by się kusił, żeby jakiś scenariusz, ale ja się zgadzam, że z jednej strony no, będzie zmiana szefa Europejskiego Banku Centralnego, ale nie wyobrażam sobie, że nawet jeżeli będzie to Niemiec, który powie, że od jutra przestajemy skupować te obligacje, no bo to jest też nie w interesie niemieckim. Wiadomo, że ile są warte obligacje greckie. No każdy to wie, że są nic nie warte. Włoskie ile są warte? No nic są nie warte, tak? Więc, włoskie może ciut więcej. No może więcej niż nic, tak? I to jest taka, można powiedzieć, no powiedzmy portugalskie też nie, no hiszpańskie może więcej. A polskie? No tu ja akurat jestem optymistą, no bazując na tych informacjach, które mamy, no to na szczęście no, nie są denominowane, znaczy okej, część jest, ale nie są w strefie, jesteśmy w strefie euro, więc ten kłopot jest trochę inny. No pewnie gdybyśmy byli tutaj w jakikolwiek sposób zależni od polityki niemieckiej, no to dla nich bankructwo Polski nie ma żadnego znaczenia. Ale właściwie można by było powiedzieć, że może dlatego są nieco więcej warte, że jesteśmy mocno z Niemcami związani gospodarczo. No też, tak. Dopóki ten wzrost w Europie jakoś jeszcze poza strefą. Jeszcze jest. Poza strefą.
Także ja powiem tak, na dzień dzisiejszy rzeczywiście i to, co bym powiedział, po 2009 świat się trochę zmienił, ponieważ wcześniej banki centralne miały dbać o wartość pieniądza i tego wszyscy się bali, że go zabraknie, dlatego upadł Lehman Brothers, a później powiedziały rzeczywiście, że możemy tego pieniądza wam stworzyć ile chcecie i na co chcecie, tak? Więc jest zupełnie inna rzeczywistość i co może to wzburzyć? No pewnie to, czego dzisiaj nie wiemy. Ja jeszcze pamiętam, jak się studentów uczyło, pamiętajcie, policy mix, takie określenie, czyli wzajemna zależność polityki fiskalnej, polityki monetarnej i generalnie zasada jest taka, że im bardziej rośnie dziura w budżecie, tym wyższe muszą być stopy procentowe. A teraz co? Mamy rekordowe poziomy stóp procentowych, rekordowo niskie oczywiście i rekordowo wysokie. No teraz już może jest lepiej, ale parę lat temu tak było, dziury w budżetach i cóż, tak też niestety tak, dokładnie. W pierwszej części naszego programu rozmawialiśmy o stopach procentowych, to przypomnimy dla porządku, że to jest 1,5% i tak będzie przez... Czy tak będzie, to nie wiem. Tak uważa prezes Banku Centralnego naszego. Mariusz Pawlak, Marek Zuber, Bartosz Grodosławski, Arkadiusz Rzekiet. To była pierwsza część programu, za chwilę wracamy. Wracamy do naszej dyskusji o gospodarce, o finansach. Arkadiusz Rzekiet, witam ponownie i przypomnę, naszymi gośćmi dzisiaj są Mariusz Pawlak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Marek Zuber, ekonomista, Bartosz Grodosławski, dziennikarz, dziennik Gazeta Prawna. Panowie, no i Donald Trump zerwał porozumienie atomowe z Iranem, dolar drożeje, no i jak podjeżdżamy na stację benzynową, to włos się na głowie jeży, bo trzeba zapłacić ponad 5 zł, niestety, za litr benzyny, panie Marku. Wiem, że pan jest miłośnikiem motoryzacji. Tak, dużo jeżdżę w dodatku, także na pewno się nie cieszę z tego. Znaczy, włos się jeży, no ja pamiętam, jak dobijaliśmy do 6 zł, więc biorąc pod uwagę, zawsze można powiedzieć, mogło być gorzej. Ja muszę powiedzieć, bardzo mocno siedzę w tych tematach związanych z ewolucją łupkową. Tak też trochę osobiście, ponieważ mój przyjaciel z liceum pracuje w Kanadzie właśnie w firmie, która zajmuje się tą eksploatacją. I myślę, że to jest tak naprawdę... Ale benzyny łupkowej jeszcze nie ma. No i też nie możemy niestety jakoś kontenerem jej przesłać, bo pewnie mi to stałbym dość duży upust. Natomiast ja myślę, że tak naprawdę chyba to jest największy znak zapytania, jak się dzisiaj zachowają właśnie producenci ropy z łupków. Nie tylko te największe koncerny, Shell jest na przykład posiadaczem sporej części takich pól roponośnych właśnie łupkowych, ale także te mniejsze firmy, bo to jest coś, co dodatkowo pojawiło się na mapie świata po kilkudziesięciu latach zastoju, to właśnie dzięki rewolucji łupkowej Stany Zjednoczone znowu od 2 lat są największym producentem ropy na świecie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że już raz mieliśmy taką sytuację w październiku 2016 roku, kiedy po raz pierwszy po dłuższym okresie czasu Arabia Saudyjska wymusiła na OPEC, a w zasadzie zgodziła się, bo inne kraje OPEC chciały to zrobić wcześniej, zmniejszenie wydobycia, co spowodowało wzrost ceny. Jak pamiętacie, dobiliśmy do prawie 60 dolarów wtedy z poziomu nieco powyżej 30. To się stało w ciągu 4 czy 5 miesięcy. Jednocześnie w ciągu tych właśnie 5 miesięcy w Stanach Zjednoczonych wydobycie ropy łupkowej wzrosło o prawie 50%. To jest nieprawdopodobnie konkurencyjny rynek z dostępem do niesamowitych pieniędzy. Mówi się, że przynajmniej 2 biliony dolarów to są środki, które mogą finansować wydobycie ropy w Stanach Zjednoczonych. To wszystko jest elastyczne. Pojęcie upadłości zupełnie, przynajmniej to pierwsze, Donald Trump wie doskonale, co to znaczy, bo 4 razy tylko tak upadał. To jest tak naprawdę pomoc firmie, a nie jakiś problem potężny, który w związku z tym może występować. I zmierzając do tego, czym na początku powiedziałem, jak się zachowa teraz ta cała branża? Czy ona rzeczywiście uzna, że te wyższe ceny są dla niej wygodne? Czy też to będzie impuls do jeszcze większego zwiększenia wydobycia, bo zasoby znane już dzisiaj, z wykonanych chyba już w tej chwili ponad 10 tysięcy obiektów badawczych w samych Stanach Zjednoczonych, zasoby są olbrzymie, także teoretycznie nie byłoby problemu. Zasoby, środki, możliwości, technologia się rozwija dzisiaj, koszty wydobycia dramatycznie spadły. Ja przypominam sobie 2012 rok, taki rok uznany za przełom właśnie, jeśli chodzi o łupki. Wtedy szacowano tak zwany break-even, czyli poziom pokrycia kosztów na 85 dolarów za baryłkę, czyli tyle trzeba było wydać, żeby wydobyć baryłkę ropy. Dzisiaj mówi się, że to jest grubo poniżej 30 dolarów. No więc jeżeli ci ludzie wszyscy uznają, że warto wyraźnie zwiększyć wydobycie i nie godzić się na te wyższe ceny, to myślę, że to, co obserwujemy, jest przejściowe. Oczywiście dlaczego to się stało, to powiedziałbym przed chwilą, tych czynników oczywiście jest więcej, bo jak pamiętacie, pierwszy taki mocniejszy, no oczywiście pierwszy impuls to jest OPEC, czyli kwestia tego, żeby właśnie to wydobycie ograniczać. Drugi taki impuls
To było to, co się stało kilka tygodni temu w Syrii, czyli atak chemiczny i rewanż ze strony głównie Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji. I też już ten pierwsze wybicie cen ropy. Potem oczywiście sytuacja związana z Iranem i z wyjściem Trumpa z tego porozumienia, ale także Wenezuela przecież, to także tam z kolei kwestie polityczne. No to wszystko powoduje, że ta cena rośnie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to nie musi być no plus oczywiście, tak jak pan powiedział, nieco podrożał dolar w stosunku do złotego, ale to wszystko nie musi być długotrwałe. Pod warunkiem, że branża łupkowa będzie chciała rzeczywiście zwiększyć wydobycie, ma do tego możliwości. Tak to się stało 1,5 roku temu. Czy tak się wydarzy dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, bo nie chcę płacić powyżej 5 zł za litr. Marek Zły, teraz pan Bartosz Godusławski, też zmotoryzowany. No chyba jak każdy dzisiaj, a nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio. Transport to jest branża, która dotyka każdego z nas. Ja bym zwrócił uwagę, że faktycznie to, o czym rozmawialiśmy w tej pierwszej części, to właśnie dotykamy taki podstawowy łatwo przerzucić, bo kurs walutowy, cena ropy, no to są te właśnie rzeczy, które być może wkrótce zburzą tą narrację o długo utrzymujących się, czy też o możliwości długiego utrzymania stóp procentowych bez zmian. I dzisiaj rano sobie patrzyłem na taki raport banku Morgan Stanley. To jest jeden z największych banków inwestycyjnych świata. No i tam pojawia się taka sugestia, żeby zapomnieć o kwestii Iranu, czyli tej kwestii takiej geopolitycznej, zapomnieć o OPEC, a skupić się na tym, że wchodzą jakieś nowe regulacje odnośnie transportu morskiego, które podbiją trwale te ceny ropy. Znaczy trwale w sensie takim, że jeżeli tych regulacji nie wycofamy, no to te ceny ropy będą musiały być wyższe, no bo trzeba będzie wyższe koszty transportu ropy. I dlatego właśnie z tego, co sobie tutaj też podglądam, bank Morgan Stanley prognozuje, że do 2020 roku cena baryłki ropy osiągnie $90, tak? No, czyli będzie to istotny wzrost wobec tego. Z 90 roku, z 2012 roku, kiedy oni zakładali, że w ciągu najbliższych 3 lat, czyli do 2015, cena nie spadnie poniżej $95 za baryłkę, więc mam nadzieję, że tutaj się mylą. A jeszcze jedno zdanie, bo żebym nie zapomniał, bo pamiętacie, myśmy już dyskutowali nawet chyba w tym gronie na temat tego ewentualnego spowolnienia, które na świecie się może wydarzyć. I kto wie, szukaliśmy tego bezpośredniego przyczynka, prawda? Co może spowodować to wyhamowanie? Kto wie, czy nie będą to właśnie te wyższe ceny ropy? Kto wie? No ale też przeżywaliśmy już $90 za baryłkę. Przeżywaliśmy $150 za baryłkę. $150, prawda? Ale tak, damy radę. Z tym, że wtedy dolar kosztował nawet przez moment poniżej 2 zł. Więc to też nam tutaj pomagało bardzo. Panie Mariuszu. Ja bym powiedział tak, że mi się to dobrze komponuje właśnie z tym, co omawialiśmy też i banki centralne, no bo ja bym nie uciekał od tego, że jednak rynek ropy naftowej jest dosyć prosty, tak? Czyli mamy tam dwa ogromne banki centralne ropy naftowej, czyli OPEC i Rosja. I w momentach, kiedy oni się zaczynają porozumiewać, no to powiedzmy cena jest wypadkowo porozumienie, jaka ta produkcja wynosi. I z tego, co ja wyczytałem, to jest bardzo prosty układ. Więc ta cena mniej więcej powinna być w granicach $60-80. Dlaczego? No oni dokładnie widzą wydobycie z łupków i wiedzą, kiedy to się opłaca. To jest trochę taka gra operacyjna, że oni wiedzą, że w sytuacji, kiedy ropa jest tania, no to mają problemy ci, którzy prowadzą tą eksplorację, ale już pewne nakłady były. No więc wówczas pozwalają sobie troszkę zwiększyć tą cenę, żeby tą premię zebrać i kiedy ta cena jest zbyt wysoka, no to naturalnie próbują tą cenę zbić. No z drugiej strony mamy jeszcze dosyć sporo tego jest mimo wszystko projektów wydobywczych, które zostały zarzucone, kiedy cena spadła właśnie poniżej $100. No i trzeci czynnik, tu nie jestem specjalistą na jakim to jest etapie, ale jednak pracę nad tym elektrycznym samochodem i udziału aut elektrycznych. No wiadomo, że ropa, jeżeli będzie wyższa, no to sama motywacja do tego, żeby te prace przyspieszać, będą bardziej opłacalne. I teraz, kto tą grę w pewnym momencie przegra? No to myślę, że ciężko jest na dzień dzisiejszy to powiedzieć, ponieważ no nadal ropa, z której pozyskiwane są
paliwa napędowe jest takim najtańszym i najbardziej, można powiedzieć, rozpowszechnionym ze względu na infrastrukturę środkiem. Natomiast co jest istotne rzeczywiście, że ceny paliw nie zależą bezpośrednio od sytuacji, która jest dzisiaj, ale od sytuacji, która była kilka miesięcy temu, ponieważ te formuły cenowe są oparte na przewidywaniu, czy będzie to trend wzrostowy, czy trend spadkowy cenie surowca, do tego doliczając dostępność portów, czy dostępność szlaków komunikacyjnych, więc jest to z pewnym opóźnieniem. Ja bym tym się za bardzo nie przejmował. Z jednej strony rzeczywiście nie obawiałbym się, że ta ropa wróci na poziomy 120, jak była przed tym największym spadkiem, ale na pewno będzie i OPEC, i Rosja odczuwały, żeby przy 30 dolarach po raz kolejny za długo ta cena nie gościła. Panie Marcin. Ja bym tylko dodał, ja bym przesunął trochę w dół ten poziom, bo rzeczywiście 60-80 dolarów to był poziom, który akurat chyba bardziej OPEC niż Rosja, chociaż Rosja pewnie robi to samo, tylko mniej oficjalnie, szacowały bardzo mocno. Ja przypominam sobie taką analizę z czerwca zeszłego roku, kiedy Shell poinformował, że na 30% swoich pól naftowych łupkowych jest w stanie wydobyć galon poniżej, przepraszam, baryłkę poniżej 24 dolarów. Bardzo mocno to spadło, więc ja bym powiedział, że to pewnie jest bardziej 40-60 dolarów niż 60-80 dzisiaj. I stąd też uważam, że ten poziom nie utrzyma się zbyt długo. I jednak ja bym z tych Stanów Zjednoczonych nie lekceważył, naprawdę, tych nowych producentów łupkowych, którzy weszli jako ta trzecia siła, moim zdaniem, do tej całej układanki. Także no, oczywiście jeszcze jedno musimy dodać. Przez te kilkadziesiąt lat chyba trudno znaleźć drugi taki rynek, nawet rynek walutowy, nawet Forex chyba nie jest poddany takim spekulacjom jak rynek ropy. Więc z pewnością, jeżeli mamy czynniki typu o, coś się dzieje w Iranie, prawda? Dopiero niedawno wszedł na ten rynek, to spekulanci natychmiast wykorzystują to do podbicia ceny. Ale to tym bardziej by utwierdzało mnie w przekonaniu, że ten wzrost, który obserwujemy, jest wzrostem chwilowym. No chyba że, bo to musimy zawsze dodać. Znowu się wydarzy coś nadzwyczajnego. Zobaczcie, mamy informację z wczoraj wieczorem bodajże, że niekoniecznie musi jednak dojść do tego zbliżenia między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową. No wystarczy, że tu się coś znowu złego wydarzy i będzie kolejny impuls do tego, żeby cena rosła. Dokładnie, że spojrzymy na to też w taki sposób, że to, co obserwujemy dzisiaj na rynkach, niezależnie od klasy aktywów, o których mówimy, czyli mówimy o obligacjach, mówimy o rynku walutowym, o rynku ropy, to w dużej mierze te takie zmiany krótkoterminowe są determinowane geopolityką, a nie jakimiś fundamentalnymi kwestiami. To jest właśnie kwestia Iranu. Do pewnego stopnia to jednak widzimy na rynku walutowym, widzimy to po cenach ropy, ale faktycznie no, Korea Południowa to jest jeden z najgorętszych tematów geopolitycznie. Do niedawna wydawało się, że to jest jedno z największych zagrożeń dla gospodarki. No, teraz się wydawało się być do wczoraj, tak, że mówimy tutaj o jakiejś potężnej odwilży i czymś, co faktycznie na stałe może się zmienić w skali takiej geopolitycznej, globalnej. No i znowu jest jakieś takie ochłodzenie i to wszystko wpływa na taką dzienną czy kilkudniową zmienność na rynkach. Przegłotę optymistycznie. Mamy jeszcze szansę, naprawdę, proszę Państwa, mamy jeszcze szansę na to, żeby w wakacje płacić poniżej 5 zł za litr. No właśnie, czekałem na to, panie Marku. No dobrze, ale co prawda nie do Korei, ani południowej, ani północnej, ale do Singapuru poleciał pierwszy polski samolot z napisem LOT i no, fajna informacja. Czy to chyba wynika z tego, że odebraliśmy jako zresztą jedna z pierwszych linii nową wersję tego słynnego Dreamlinera. Nieco dłuższą, z nieco większym zbiornikiem, z nieco większymi zbiornikami paliwa, więc on po prostu jest w stanie tam dolecieć. I to jest fajna informacja. Oczywiście, że to jest fajna informacja. Oczywiście ona dotyczy, nie wiem, ilu, kilku tysięcy osób rocznie. Pewnie tak. No ale zawsze fajnie, że taka możliwość istnieje, tym bardziej, że przecież Polacy się bogacą, więc być może za kilka lat coraz więcej osób będzie stać na to, żeby polecieć na weekend do Singapuru. Na weekend do Singapuru. Musiał być długi weekend jednak. Będzie długo lecimy na wszystko. No, mamy parę takich długich weekendów w roku, więc damy radę. Panie Bartosz, kiedy pan się wybiera do Singapuru?
właśnie zacząłem się zastanawiać, jaka byłaby dobra okazja. Nie no, ja sobie jestem w stanie wyobrazić właśnie wiele osób, którym to ułatwi życie. No, nasze startupy mogą sobie tam polecieć i popodglądać, jak to wygląda, tak? Niedawno przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego był, jeśli dobrze pamiętam, właśnie w Singapurze, gdzie podglądał, jak powinno się budować regulacje dla fintechów. Był przed tym, jak były bezpośrednie loty z Warszawy, więc teraz byłoby mu na pewno łatwiej. Ministerstwo Finansów będzie mogło na roadshowy w tamten region, gdzie dość często, a przynajmniej 2-3 razy chyba w roku się pojawiamy, żeby przypomnieć się inwestorom latać. No, widzę tutaj potężną grupę osób, które mogą być zainteresowane. A tak zupełnie poważnie patrząc na strategię lotu, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie lot powinien budować swoje, bo to jest prestiżowa kwestia, trochę marketingowa, trochę wizerunkowa, tak? Do takiego lotu można nawet chyba dopłacić troszeczkę, jeżeli on się nie do końca będzie opłacał, żeby pokazać, że latamy już bezpośrednio, nie wiem, do Chin, że mamy większą liczbę połączeń ze Stanami Zjednoczonymi, że to wszystko zaczyna się układać w jakąś taką sieć. Tylko pytanie, czy lot jako jednak mała lotnik nie powinien koncentrować się na takim rynku tych lotów krótko i średnio dystansowych, a nie długodystansowych. Nie jestem ekspertem rynku lotniczego, więc trudno mi o to odpowiedzieć. Stawiam pytanie. Ten rynek tutaj lotów europejskich jest na pewno znacznie bardziej konkurencyjny, więc każdy szuka sobie jakichś takich przewag w skali globalnej, ale mówię, nie chciałbym jakoś twardo tutaj zawierać stanowiska, nie znam się. Pan Mariusz Pawle się zna? Znaczy, ja bym to potraktował trochę inaczej, no bo też pamiętam, kiedyś było takie połączenie bezpośrednie Warszawa-Hanoi, tak? Nie wiem, chyba dzisiaj go nie ma. No z czego to wynika? No dla mnie to jest, powiedzmy, pewne otwarcie szlaku handlowego, więc bym się zastanowił rzeczywiście na tym, jaki biznes mogą zrobić Polacy z przyjaciółmi Singapuru. No Singapur jest na czołówce rankingu w Doing Business, więc raczej nikt z Singapuru do Polski nie przyjedzie, bo przy pierwszej pieczątce w urzędzie, no to już nie będzie w stanie nic zrobić w naszym kraju. Czy my możemy coś w Singapurze? No myślę, że jeszcze trochę nam brakuje, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny i biznesowy, także to nie jest ten. Może jako port przesiadkowy, z tego co wiem, rzeczywiście dużo polskich fintechów lata w rejon Malezji, Indonezji, że to są te rejony, gdzie umiemy robić interesy. Ale czym my możemy na dzień dzisiejszy Azjatów prześcignąć? No, koszty pracy mamy takie, że co byśmy nie wyprodukowali, to tam na tamtych rynkach nie sprzedamy. Także no, raczej bym się na dzisiaj koncentrował, że to rzeczywiście prestiżowe połączenie z Singapurem. Niestety raczej bym się spodziewał, że za jakiś rok, jak w budżecie wyjdzie, że za dużo się do tego dołożyło, to się zamknie. To akurat to się zamknie. No chyba, że rzeczywiście w międzyczasie jakieś relacje handlowe uda się nawiązać. I tu rzeczywiście to jest wielkie wyzwanie, o których przedsiębiorcy tu potrzebują wsparcia państwa, czyli tą dyplomację handlową. Jeżeli rząd pomoże rzeczywiście przedsiębiorcom usadowić się w tamtym rejonie świata, który jest dzisiaj motorem, ponieważ to tak samo Stany Zjednoczone przecież im na porozumieniu z Europą nie zależy dzisiaj w ogóle, bardziej na porozumieniu z krajami azjatyckimi, no to wówczas rzeczywiście ci przedsiębiorcy będą tam latali. Będzie to jedna z najbardziej rentownych pewnie połączeń lotu. Widzę, że może to pan panie doktorze chce jeszcze coś zrobić. Tak, pomyślałem tutaj... Ale trochę za drogi kraj. Ale nie, ja myślę o odwrotnej turystyce, że ci przedsiębiorcy z Singapuru zobaczyliby, jak wygląda taki regulacyjno-biznesowy skansen, tak? U nich w tym biznes są wysoko, wszystko idzie świetnie, a tutaj na przykład zrobiliśmy taką miesięczną wycieczkę od urzędu do urzędu, żeby sobie zobaczyli sobie, w jakim punkcie są oni, a w jakim punkcie są kraje. Połączenie będzie. Szczególnie ci, którzy w Singapurze, słuchajcie, narzekają, bo to też samo, tak przyjadą do Polski, przestaną narzekać, no to jest najprostszy sposób zmiany stanowiska. Ładnie powiedzieć, że latamy coraz dalej, latamy coraz taniej, no i właśnie Senat bez poprawek przyjął specustawę o centralnym porcie komunikacyjnym. No, taki duży port. Ciekawe. To a propos loty, tak? Bo to ma być taki lot dla lotów. No, tak. Panie redaktorze, ja ugryźć właściwie ten temat. No. Niektórzy zamykają temat sprawy, po prostu nasi koledzy. No tylko problem, wie pan, ja
pieniądze, bo jeżeli nie do końca wiadomo, kto ma wydać na nie pieniądze, a inwestycje planuje rząd, to wiadomo, że wyda państwo, czyli my wszyscy. I teraz jak ja słyszę taki tekst, że to będzie hub, to jest moje ulubione słowo ostatnich miesięcy, hub, czyli taki port taki port właśnie pośredniczący, można powiedzieć, przeładunkowy, można by mu powiedzieć, przesiadkowy. Przeładunkowy mniej, bo tam pewnie towarów będzie mniej, tylko walizki nasze głównie. I to będzie taki port i polski rząd mówi będzie, bo my tak chcemy, żeby było. No to mnie pusty śmiech ogarnia, bo oczywiście on może być dla LOT-u. LOT jest państwową firmą, więc premier, minister, ktokolwiek może kazać LOT-owi, żeby wszystkie loty były stamtąd. Pytanie, czy na przykład dla mnie z Krakowa, dla kogoś ze Szczecina to będzie fajne, bo dzisiaj mamy połączenia ze Stanami Zjednoczonymi lotowskie, a za chwilę się może okazać, że będę musiał jechać do tego na to lotnisko, czy przelecieć na to lotnisko i dopiero z tego lotniska polecę do Stanów Zjednoczonych. Więc pytanie, czy to będzie dla mnie dobre, ale okej, LOT-owi możemy to nakazać. Pytanie, czy jesteśmy w stanie to nakazać jakiejkolwiek innej linii lotniczej, a tylko wtedy, kiedy te linie uznają, że to będzie port przesiadkowy, czyli hub, no to on takim portem rzeczywiście będzie. Nie wiem tego na dzisiaj. No, nie będziemy. A kosztem nie będzie. Nie będziemy się zagłębiać w ten temat już w dzisiejszej audycji, bo czas audycji dobiega końca. Ostatnie słowo zabrał Marek Zuber na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pan wskazał, panie redaktorze, tak, nie było, że tak sam. Pan najbliżej mnie siedzi. Mariusz Pawlak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję. Marek Zuber, ekonomista. Bardzo dziękuję. Bartosz Godosławski, Dziennik Gazeta Prawna. Powtórka programu. A dziś rozmowa poranka z Bartłem Rabiejem z Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tak brzmi szorowanie o dno Nowoczesnej? Nie, absolutnie to nie jest szorowanie o dno. Chociaż moment oczywiście jest trudny, nie ma co tego ukrywać. Odejście założyciela, lidera, byłego lidera partii, to zawsze jest trudny moment dla każdej organizacji. Ale ja myślę, że przed nami jest długa historia. Jaki trudny moment? To jest dramat. 2% poparcia w sondażach. Ale proszę nie dramatyzować. Taka sytuacja, kiedy właśnie odchodzi lider, jest sytuacją, która się przekłada na sondaże. Myślę, że wiele osób sobie zadaje pytanie, takie jakie pan zadał, czy Nowoczesna przetrwa, czy Nowoczesna ma ideę, ludzi, osoby, które są w stanie ją ciągle kontynuować. Uważam, że ma, że powiem wręcz, że odejście Ryszarda Petru jest dla Nowoczesnej oczyszczające. To jest zawsze trudne, kiedy odchodzi lider, ale dla nas to jest teraz rozdział zamknięty. Koncentrujemy się na wyborach samorządowych, to jest ważne i myślę, że będziemy odzyskiwali tę pozycję, którą mieliśmy przed odejściem tej trójki posłów. Kiedy pani Katarzyna Lubnauer dochodziła do władzy Nowoczesnej, to partia miała około 7-8% poparcia, z tego co pamiętam. Dzisiaj, jeszcze w momencie, kiedy odchodzi Ryszard Petru, ma tych procent poparcia 2. Tak, ale to jest właśnie związane, wcześniej to poparcie było rzeczywiście w takim przedziale 5, 7, 8, tuż po wyborze Katarzyny Lubnauer na przewodniczącą Nowoczesnej, ono wzrosło, bo rzeczywiście zmiana lidera była oczekiwana i wewnątrz partii, i na zewnątrz, jednak błędy przywódcze, jakie popełnił, błędy związane chociażby z wyjazdem na Madera, ale później z kierowaniem partią, różnego rodzaju kwestie, które przecież były widoczne dla ludzi, spowodowało oczekiwanie. Nie, no myśmy nigdy nie ukrywali, że mamy świadomość, jakie błędy popełnia nasz lider. Oczywiście staraliśmy się je tłumaczyć, natomiast wewnętrznie przecież trudno powiedzieć, żeby nie istniała dyskusja i dostrzeganie tego. Ale wie pan, że to jest tak, że większość partii politycznych i ich liderzy popełniają najrozmaitsze błędy. Czy to jest PiS, czy to jest Platforma Obywatelska i tak dalej. Ale żadna z tych partii nie zalicza tak dramatycznych zjazdów, że praktycznie kończy swój żywot. No ale do końca żywotu to ja bym tutaj nie stawiał takiej tezy. A może pan brakuje idei? Może pan brakuje programu? Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo oczywiście dużą uwagę przykłada się do kwestii osobowych, personalnych. Tak jak powiedziałem, smutne, szkoda, że Ryszard Petru opuścił Nowoczesną. Jako zarząd Nowoczesnej, jako liderzy zrobiliśmy wszystko, żeby w momencie, kiedy przegrał wybory, co było dla niego osobiście trudne, odnalazł sobie miejsce w partii. Mógł robić wszystko, co chciał, był w zarządzie, mógł prowadzić plan Petru wewnątrz Nowoczesnej, mógł skoncentrować się na wspieraniu nas, na wspieraniu naszych idei. No, wybrał jakby inną ścieżkę kontestowania tego, co Nowoczesna robi, więc trudno się dziwić, że ostatecznie podjął taką decyzję, że z Nowoczesnej wychodzi. My trwamy, mamy swój program przyjęty, walczymy o kwestie, które związane są z liberalizmem, które wprowadzamy do programu samorządowego w tej chwili. To jest nasza agenda, na której się koncentrujemy, więc jest przed nami zadanie, jest przed nami cel i mamy ludzi, którzy je realizują. Jesteście w koalicji z Platformą Obywatelską. Platforma ma w sondażach między 20 a 20 kilka procent poparcia, wy macie między 2 a 2. Jakim jesteście partnerem w tej koalicji? Czy macie w ogóle coś do powiedzenia? Tak, mamy.
mamy do powiedzenia sporo. Ja uważam, że to porozumienie, które podpisaliśmy z Platformą Obywatelską na wybory samorządowe, do sejmików, do Rady Warszawy, do rad innych miast oraz jeśli chodzi o prezydentów i kandydatów na wiceprezydentów, czyli w miastach, to jest porozumienie dobre. Biorąc pod uwagę pozycję, jaką mamy i biorąc pod uwagę tą sondażową, o której Pan mówi, ale biorąc też pod uwagę to, co Nowoczesna wnosi do polityki. Ja uważam, że wnosimy liberalizm światopoglądowy dużo większy niż Platforma, czyli tu jesteśmy dużo bardziej otwarci na różnego rodzaju rozwiązania. Związki partnerskie, kwestie in vitro, właśnie kwestie związane z aborcją. Tu bardziej jesteśmy liberalni niż Platforma. Gospodarczo również jesteśmy bardziej liberalni. To jest tak, że Wasz program taki właśnie taki strasznej liberalizacji związki partnerskie, in vitro, aborcja i tak dalej. On w ogóle nie ma posłuchu w społeczeństwie i dlatego Was społeczeństwo ukarało? No, myślę, że to na co ludzie patrzą, to jest to, czy istnieje stabilne przywództwo. I myślę, że ten pewien... No myśmy ciągle utrzymywali mniej więcej ten poziom, oczywiście po tych wydarzeniach nieszczęsnych z Medelą związanych, poziom 5, 6, 7, 8%, ten przedział. Czyli taki, z jakim wyszliśmy do parlamentu. I myślę, że taki jest ciągle potencjał. No, ludzie zobaczyli, że po prostu nie ma między nami różnicy, między Wami a Platformą Obywatelską. Ale ona jest. Jesteśmy... Jaka? Jest. Panie Pawle, jaka? Jest i tworzymy tutaj partnerstwo przed tymi wyborami. To gdzie się pięknie różnicie? Różnimy się my mamy bardziej, poza tymi kwestiami światopoglądowymi, o których mówiłem, to my mamy podejście, powiedziałbym, bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi o przejrzystość, o transparentność życia publicznego. I tutaj od początku stawialiśmy sobie i innym bardzo wysoką poprzeczkę. Uważamy, że jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane właśnie z przejrzystością życia publicznego, przejrzystością osób, które w nim są. To są rzeczy nieprzejrzyste, a nie ma nieprzejrzystych polityków? No Platforma jest partią, która istnieje długo, także siłą rzeczy ma swoją historię. Tak? Oj, nie wymienił Pani istotnych różnic między Wami. Jest tych różnic programowo sporo, ale jest wiele rzeczy więcej, takich, które nas łączą. Podejście do Unii Europejskiej, podejście ogólnie do gospodarki, podejście do praworządności. Więc ja bym powiedział, że to jest trochę tak jak w związku dwóch osób, które, no bo to jednak dwie instytucje ze sobą się dogadują, które mają trochę inne spojrzenie na świat, ale decydują się iść razem po to, żeby osiągnąć większy sukces. I po to idziemy razem do wyborów samorządowych, a potem, mam nadzieję, że i kolejnych. Dlaczego Marsz Wolności w zeszłym tygodniu, to było w sobotę, okazał się klapą frekwencyjną? Więcej ludzi poszło na bulwar tego dnia. Ja nie wiem, czy nie postawiłbym tezy, że to jest klapa frekwencyjna. No tam 11-15 tysięcy. Myślę, że było więcej niż no, było 10 tysięcy. No ale na pewno nie było to 7 razy. Tak bym powiedział. Widziałem na zdjęciach, no naprawdę, jak czytałem, że na otwarciu fontan było 25 tysięcy osób i widziałem to otwarcie fontan, to naprawdę były tłumy dzikie w porównaniu do Was to chore. Po pierwsze, trudno się dziwić, że w dzień, który jest gorący, upalny, w którym wiele osób ma nastrój na grilla właśnie i na to, żeby być nad bulwarami wiślanymi, że jest taka i inna frekwencja. Ona i tak jest duża, biorąc pod uwagę, że marsze, protesty trwają właściwie od 2,5 roku, odkąd PiS zaczął rządzić, od Trybunału Konstytucyjnego. One miały swoją różną dynamikę. Dla nas jest to kolejne przejście kolejnego odcinka tej drogi, która prowadzi do odsunięcia PiSu od władzy. Czy dałby sens Pan sobie rękę o czym, że nie będzie Kongresu Zjednoczeniowego Platformy z Nowoczesną w ciągu roku najbliższego? Nie dałbym sobie ręki odciąć, dlatego że uważam, że w polityce trzeba rozważać różne scenariusze. Przed wyborami parlamentarnymi na pewno jest potrzebne myślenie strategiczne. Sądzę, że taki szerszy sojusz wyborczy powinien obejmować również inne ugrupowania, na przykład lewicowe, SLD, cokolwiek się tam wyłoni, jeżeli będzie jakaś inicjatywa Roberta Biedronia, to też, dlatego że powinniśmy rozmawiać o szerszym interesie naprawy państwa. Czyli wyobraża sobie Pan jedną wspólną partię ludzi, którzy teraz stworzą Nowoczesną i Platformę? Może nie nazwałbym tego partią, ale szeroką koalicję, szeroką platformę współpracy, to tak. Dobrze, zmieniamy temat. Danina solidarnościowa. Ludzie, którzy będą zarabiali 1 000 000 złotych i więcej rocznie, zapłacą 4% podatku. Prawda, że się Panu podoba? Nie podoba mi się. Dlaczego? To jest złe rozwiązanie. To jest rozwiązanie w stylu Janosika. Wszyscy w Polsce płacimy podatki i osoby, które zarabiają 20 tysięcy rocznie i te, które zarabiają 10 milionów rocznie. Akurat te, które zarabiają więcej, mają więcej niestety możliwości podatkowych unikania płacenia podatków w kraju, płacą je często za granicą. Uważam, że to jest rozwiązanie, które nie przyniesie budżetowi Polska pieniędzy. Rozwiązanie szkodliwe, dlatego że za chwilę się na przykład okaże, że pielęgniarkom trzeba pomóc. Mało zarabiają, trzeba przyznać, to jest grupa zawodowa upośledzona. I co, pan premier wtedy nałoży kolejny podatek, tymczasem tym razem na klasę średnią, albo na przykład na, nie wiem, dziennikarzy, żeby sfinansować potrzeby pielęgniarek. Uważam, że to jest bez sensu. Ale to powinniśmy szukać oszczędności w budżecie.
budżecie, dlatego że marnotrawimy w Polsce mnóstwo pieniędzy. Ja nie chcę wyciągać przykładów teraz radnych PiS-u, którzy poszli do państwowych spółek i którzy zarabiają tam po 700 tysięcy, 300-400 rocznie, bo to jest okradanie państwa de facto, to jest skubanie państwa, jeżeli te osoby są niekompetentne. Zarządzajmy dobrze swoim budżetem, mamy kupę rezerw i kupę pieniędzy. Ja mogę panu premierowi podpowiedzieć, że te oszczędności są 3,5 tysiąca instytucji w Polsce, połowa niepotrzebnych. Tyle sam, to mi się wydaje, że jednak osoby, które zarabiają 83 tysiące złotych miesięcznie, bo chodzi o tę grupę osób, które tyle minimalnie by zarabiały, no jednak mogą się podzielić z państwem w ramach państw podatku solidarnościowego, mogą się podzielić swoją zamożnością z tymi, którzy najbardziej potrzebują, bo to się nazywa państwo solidarne. Tak swoje państwo budowali Niemcy. Tam zamożni ludzie płacą 40% podatku i nikt nie protestuje. Ale nie powie mi pan redaktor, że niemieckie instytucje są tak opanowane przez różnego rodzaju miernoty, jak instytucje polskie, że płaci im się za bycie, tylko tak jak kuzyn to wszystko przede wszystkim trzeba dotknąć. Tak? Tu mamy rezerwy i tu są pieniądze na to, żeby sfinansować wiele rzeczy socjalnych, jeżeli postawimy tamę niegospodarności w instytucjach państwa, która jest po prostu dojona. No niestety trzeba to też uczciwie i twardo powiedzieć. 700 tysięcy złotych wydała Hanna Gronkiewicz-Waltz na prawników, którzy bronili jej przed komisją weryfikacyjną. Jak bardzo pana to oburza? Dużo. Naprawdę dużo. Wolałbym, żeby korzystała z prawników miejskich, czyli na kilkudziesięciu prawników, którzy są zatrudnieni przez miasto. Myślę, że byłyby tam osoby, które byłyby w stanie reprezentować panią prezydent przed komisją. Poza tym, że powinna przed komisją zjawić się sama. Jest to skandal, czy nie? 500 zł płacić prawnikowi za godzinę, to mi się wydaje to skandal. Po prostu straszne. Nie, no to jest obiektywnie sporo pieniędzy. Naprawdę lepiej byłoby, gdyby prawnicy miasta reprezentowali panią prezydent. No z drugiej strony przy kwotach nieruchomości, o których mówimy, to jest jakaś tam kwota bardzo ułamkowa, bo w komisji decydujemy o zwrocie wielomilionowych budynków nieruchomości, bo tak naprawdę potężne pieniądze. No, to już stała się w tej chwili instytucja. Koszty zresztą są też po stronie funkcjonowania komisji. Trzeba też o tym pamiętać. Koszty dla państwa. Więc cała ta reprywatyzacja naprawdę kosztowała nas dużo. I to też jest taki przykład, że gdyby instytucje państwa działały dobrze, samorządu, no to nie mielibyśmy wydatków w tej chwili na komisję weryfikacyjną, na prawników pani prezydent. Po prostu mielibyśmy sprawne państwo. Więc ja bym na miejscu pana premiera nie strzegł osób, które dobrze zarabiają, bo one i tak znajdą sposób, żeby zrobić optymalizację podatkową, tylko skupił się na tym, jak powiedziałbym, zacieśnić i polepszyć funkcjonowanie instytucji państwa. Optymalizacja podatkowa, czyli okradanie tak naprawdę, ale z drugiej strony pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, którą pan tak teraz krytykuje, jest prominentną członkinią Platformy Obywatelskiej i jest prominentnym członkiem Platformy Obywatelskiej, występuje pan w koalicji i razem walczy o prezydenturę w Warszawie. Jak pan się stara? Teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz? No nie, tak, panie Trzaskowski. Oczywiście. Nie, no oczywiście, no ale Rafał Trzaskowski to nie jest Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie. To jest osobowość, która ma skutkowy polityczny. Dwoje prominentnych członków Platformy Obywatelskiej, kiedyś blisko współpracujących ze sobą. Ja rozróżniam to bardzo prosto. Ludzi trzeba ocenić za to, co oni sami zrobili, a nie to, co zrobili inni, nawet jeżeli są jakąś osobą w jednej partii. Myślę, że ocena Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o reprywatyzację w Warszawie, jest bardzo podobna do mojej. Naprawdę można było tego uniknąć, gdyby nie tylko oczywiście kwestia miasta, ale też inaczej działały sądy, inaczej działały kolegia odwoławcze, inaczej działała prokuratura, ale przede wszystkim gdybyśmy nie mieli tak cwanych, gdyby państwo było w stanie powstrzymać tak cwane osoby, które brudzały te kamienice. Ale państwo, które powinno było powstrzymać te cwane osoby, to wtedy był samorząd warszawski, to była Hanna Gronkiewicz-Waltz. To była platforma, która rządziła w samorządach. Tak, ale nie tylko. Mieszkańcy słali też doniesienia do prokuratury, która była bezczynna. No generalnie trzeba powiedzieć, że instytucje państwa trochę zaspały tutaj sytuację i to też jest zresztą bardzo ciekawe, bo... A zaspały, to po prostu może się bały mafii. No to może chodziło. No tam było kilka, powiedziałbym, raczej grup. Tam było raczej kilka grup przestępczych częściowo po prostu cwaniaków, którzy z tego sobie zrobili proceder. Ale to jest taka część, w ogóle niestety... gospodarki, którą nazwałbym taką gospodarką skubania, wyłudzania różnych rzeczy od państwa, którą widzieliśmy w Amber Gold, którą widzieliśmy od obywateli też, od konsumentów po prostu, takiego cwaniactwa gospodarczego. Więc akurat tutaj w tej kwestii uważam, że nie mamy dobrego sposobu walki na to, bo przykład GetBack, czyli jednak już za czasów rządu PiS-u, też pokazuje, że państwo sobie ciągle z tym nie radzi. No tak, to prawda, takie rzeczy bywają. A nie ma pan wrażenia, że kampania, jak obserwuję pojedynek między Rafałem Trzaskowskim a Patrykiem Jakim, no to ten Rafał Trzaskowski jest dosyć mdły, bez pomysłu. Jak widzę, jak on czyta chyba na bulwarach hejt na swój temat, to tak mu się chce przełączyć na inny kanał już wtedy tak naprawdę.
No, ale nie ma kampanii jeszcze, więc myślę, że dozujmy te emocje. Uważam, że Patryk Jaki też się ośmiesza tymi swoimi pseudopropozycjami dla Warszawy, które są wyciągane kompletnie z kapelusza. 50 przedszkoli? Potrzeba znacznie więcej przedszkoli. Dwa mosty? Zdecydowanie potrzeba myśleć o całej komunikacji. Myśmy dzisiaj powinni myśleć o czwartej, piątej linii metra, a nie rozmawiać o trzeciej. Tak? Tutaj trzeba patrzeć z wizją, a nie podchodzić do Warszawy puszczając jakieś oczko i puszczając jakieś propozycje, które część jest w ogóle zrealizowana w Warszawie. Więc poczekajmy na to, jak ta kampania się rozkręci. Rafał Trzaskowski jest bardzo empatyczny w kontaktach z ludźmi, z warszawiakami. Dużo energii wkładamy. Tak, ale Patryk Jakiego słyszę coś takiego. Trzeba zbudować dwa kolejne mosty, trzeba zbudować przedszkola we wszystkich dzielnicach, trzeba ich o 50 więcej, z tego co Pan tam mówi. Trzeba obniżyć cenę komunikacji miejskiej. Takich propozycji z Waszej strony nie słyszę. Nie, no myśmy już dawno temu je przedstawili. On teraz mówi wszystko trzeba. Natomiast generalnie to wszystko nie składa się do jakiejś jednej rozsądnej kupy. No. Trzeba generalnie godnie i uczciwie żyć. No trzeba, tak? No, natomiast czy to jest problem? Nie. To jest po prostu przerzucanie, takie wyciąganie z kapelusza takich różnych chwytliwych hasełek, które się nie składają na jedną spójną całość miasta, które powinno być otwarte, zapewniać swoim mieszkańcom wysoką jakość życia. Ale on ma jedną przewagę nad panem. Jak? Taką przewagę, że faktycznie, kiedy on mówi, że jak podejdziemy do władzy, to zrealizujemy, to prawdopodobnie zrealizują. A z czego pan wnioskuje, że zrealizują, a że my nie zrealizujemy? Bo jak obiecali 500 plus, to zrealizowali. Jak obiecali podwyższenie płacy minimalnej, to zrobili. I wiele innych rzeczy. No, nie liczę rzeczy złych, które zrobili, a ta lista jest dużo dłuższa od dobrych, które zrobili. Naprawdę? Tak. Na przykład. Zniszczenie praworządności. Ojej, panie pastor. Czy sądy funkcjonują tak, jak ludzie oczekujemy, wam pokazali, żeby funkcjonowali? Nie. O tym łamaniu praworządności. Poszli na fontanny, poszli na grilla, na kiełbaskę, na bulwary, poszli się opalać, tylko nie na wasz marsz. Czy wy tego nie zauważacie? Pójdą do urn i dadzą łomot Prawu i Sprawiedliwości i jego sojusznikom. Ajajajaj. Nie tylko Warszawa. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. W takim razie nagrody oddane pewnie się ucieszyliście z tego powodu. To jest nasze zwycięstwo. Po pierwsze, nagrody nie zostały oddane. Ministrowie, którzy otrzymali nienależne nagrody, skandaliczne nagrody, przekazali datum na Caritas. Z prawem. Otrzymali te pieniądze. Niezgodnie z przyzwoitością, to jest skubanie państwa, nadużywanie. Ale zgodnie z prawem. Przekazali datki na Caritas. Bardzo się cieszę, że Caritas został wsparty hojnością ministrów PiS-u, a teraz czekam na zwrot nienależnych nagród do Skarbu Państwa, bo one tam powinny trafić. To nie Caritas zatrudniał ministrów, tylko zatrudniał polski rząd i myślę, że potrzebne będzie po wyborach powołanie komisji weryfikacyjnej lub czegoś na kształt, która zweryfikuje nie tylko te nagrody, ale też to, czy w różnych instytucjach państwa, w spółkach Skarbu Państwa nie było osób, które dostawały nienależne świadczenia, czyli krótko mówiąc, były tam, a niczego nie robiły, bo to też jest okradanie państwa. No, brzmi groźnie w takim razie. Brzmi groźnie, ale to trzeba zrobić, bo inaczej będziemy zawsze sięgali do kieszeni podatników po to, żeby sfinansować na przykład niepełnosprawnych. A jak w takim razie pan powinien się skończyć ten protest niepełnosprawny? Pamięta pan Donald Tusk dał 100 wejść i protest skończył. Dzisiaj protestujący mówią, nie głosujcie tylko na PiS. No pachnie na kilometr sprawa. No nie, ale to obiektywnie rzecz biorąc było źle zarządzone od początku. To znaczy tutaj PiS sam sobie nakręcał ten kryzys. W moim przekonaniu można się było z niepełnosprawnymi dogadać dość szybko. Oni mieli bardzo konkretne postulaty. Są na to pieniądze w budżecie państwa. Są oczywiście dylematy takie, na ile przyjęcie tych postulatów rozszerzyłoby grupę osób otrzymujących te świadczenia, więc ja te dylematy rozumiem, ale można było zarządzić tym procesem negocjacji tak, żeby ten proces się dawno temu skończył. Dzisiaj on trwa i bardzo trudno jest go skończyć, zwłaszcza w obliczu tej nadchodzącej wizyty tego szczytu NATO, więc ja nie wiem, czy rząd ma pomysł na to. No, gdyby pan dzisiaj rządził, gdyby pan był premierem na przykład, czy pan by przyznał te 500 zł plus opiekunom niepełnosprawnym? Tak, poszedłbym na to i szukał oszczędności w instytucjach państwa, bo tam rzeczywiście jest dużo marnotrawstwa, żeby te pieniądze na finansowanie niepełnosprawnych, z którymi powinniśmy rzeczywiście wykazywać solidarność. Drodzy Państwo, liberał mówi, że znalazłby 500 zł na opiekunów niepełnosprawnych. Dobrze, ostatnie w takim razie pytanie. Kiedy dojdziecie do władzy już Platformą Obywatelską? Jakie decyzje socjalne PiS-u cofniecie? Płaca minimalna? Handlowe niedziele, 500 plus? Ja nie widzę potrzeby, żeby cofać decyzje socjalne. Zresztą tak jak mówimy o liberalizmie, to dzisiaj raczej na liberalizm patrzy się w kategoriach też tego, ile dobrego może zrobić liberalizm też w tej sferze społecznej, bo to trzeba połączyć. Ja bym raczej szukał koncentracji naszych potencjalnie przyszłych rządów na kwestiach takiego rozwinięcia gospodarki, żeby można było sfinansować projekty socjalne. A one ciągle są potrzebne, dlatego że my nie mamy jednolitego systemu socjalnego. On ciągle wymaga rozbudowania, więc raczej szedłbym w tą stronę. Drodzy Państwo, liberał, czyli Paweł Rabin, i mówi o tym, że system socjalny w Polsce wymaga rozbudowania. Świat stanął na głowie. Taki będzie świat, kiedy wygramy Warszawę. Ojej, to będzie już nowa partia, w której razem z
Koalicją Obywatelską. To już chodzi o pomysły, dlatego że właśnie jacy my jesteśmy jako Nowoczesna. No wnosimy jednak trochę nowe widzenie, nowe pomysły, które być może będą w polityce realizowane za 5-10 lat, ale jestem przekonany, że będą. Drodzy Państwo, moim i Waszym gościem był Pan Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Dziękuję Panu serdecznie. Powtórka programu. Autopromocja. W triumfie aliantów w bitwie o Monte Cassino ogromny udział miał drugi korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa. To polscy żołnierze jako pierwsi dotarli do ruin bronionego wcześniej przez Niemców klasztoru. W audycji Nos Kleopatry o polskich bohaterach spod Monte Cassino porozmawiam z doktorem Adamem Buławą, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego oraz Grzegorzem Sieczkowskim, historykiem i publicystą. Dziś godzina 22.06. Agnieszka Kamińska. Zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się druga. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Nie ma pokoju bez poszanowania prawa. Na tej tezie polski prezydent oparł swoje przemówienie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Andrzej Duda przewodniczył debacie na forum Rady Bezpieczeństwa. Rozmowy dotyczyły poprawy skuteczności Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu konfliktów na świecie. W siedzibie ONZ na nowojorskim Manhattanie Andrzej Duda podkreślał, że przestrzeganie prawa międzynarodowego jest gwarancją pokoju na świecie. There is no peace. Without law. Nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe jest najlepszym narzędziem cywilizowanych narodów do utrzymywania trwałego pokoju opartego na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu norm i wartości. And mutually respected norms and values. Prezydent mówił też o roli mediatorów w światowych konfliktach oraz międzynarodowych trybunałów. Mówił, że odpowiedzialni za zbrodnie muszą być pociągani przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Przywołał przy tym niedawne ataki z użyciem broni chemicznej w Syrii. Therefore we fully support. W pełni popieramy ustanowienie niezależnego mechanizmu nakładania odpowiedzialności za użycie broni chemicznej. Chemical weapons. Polski prezydent podkreślał, że prawo powinno wspomagać tych, którzy szukają sprawiedliwości. W tym kontekście wymienił m.in. wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Nowy Jork. A w dyskusji uczestniczyło około 70 krajów. Woda po awarii przepompowni ścieków w Gdańsku jest pod stałą kontrolą sanepidu, zapewnia minister środowiska Henryk Kowalczyk. Od wtorku masa nieczystości trafiła do Mołtławy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Minister środowiska mówi, że jakość wody jest sprawdzana. Został uruchomiony sanepid, czyli inspekcja sanitarna, po to, żeby też sprawdzać i na bieżąco monitorować stan wód, zarówno tych używanych do picia, jak i tych, które nie są używane do picia, czy nie zagrażają zdrowiu. Te badania są robione ciągle. Urządzenia przetłaczające ścieki do oczyszczalni Wschód przestały pracować we wtorek. Władze miasta zdecydowały na przekierowanie nieczystości do Motławy. Przepompownia Ołowianka odbierała ścieki z ponad połowy Gdańska. Wczoraj po południu zamontowano jeden z silników sprowadzony z Holandii. Dzięki niemu część ścieków z powrotem trafiła do oczyszczalni. O 20% zmaleją wynagrodzenia pracowników samorządowych, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Rządowe rozporządzenie w sprawie obniżek opublikowano w Dzienniku Ustaw. Zacznie ono obowiązywać za jeden dzień. Rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 1/5 uposażenia parlamentarzystów. Polskie Radio S.A. i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczynają współpracę. List intencyjny w Domu Arcybiskupów Warszawskich podpisali prezes Polskiego Radia Jacek Sobala i dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Marcin Adamczewski. Dzięki współpracy z Polskim Radiem powstające w Warszawie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odzyska dostęp do radiowego archiwum dźwięków, nagrania homilii i przemówień papieskich pielgrzymek, wzbogacą multimedialną ekspozycję placówki. To cenna inicjatywa ze względu na młode pokolenie, podkreśla kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, inicjator budowy muzeum. Gdyby liczyć dzisiaj w milionach Polaków, 12-13 milionów Polaków, już nie może powiedzieć o sobie, że spotkało papieża. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówi, że współpraca z muzeum to dla kierowanej przez niego instytucji ogromne wyróżnienie. W imieniu Polskiego Radia dziękuję za to zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. To bardzo ważny i wielki dzień dla Polskiego Radia. Polskie Radio zdigitalizuje także zbiory nagrań Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. To homilie kardynała Stefana Wyszyńskiego, nagrywane w różnych okolicznościach. Grzegorz Maciej.
Maciak, Polskie Radio. W Podegrodziu na Sądecczyźnie rozpoczął się 36. konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Druzbacka jest przeglądem dorobku ludowej tradycji muzycznej z regionów południowej Małopolski, m.in. Lachów, Łemków, Pogórzan, Górali Łąsko-Kamienickich czy Górali Kliszczańskich. Tych ostatnich reprezentowała wczoraj kapela Koźniaki z Beskidu Małego. Gram na flażolecie, to jest taki mały flet. W innych utworach też śpiewam. Wyjeżdżamy taką muzykę na pograniczu Góralszczyzny i Krakowia, czy taką kliszczacką typową muzykę. Hajducki, wywodzony, Siusztany, krakowiecki. Kafel etnograf. Ten konkurs powstał, żeby zachować od zapomnienia to, co było piękne w tradycyjnej kultury ludowej, która stanowiła integralną część ludzi w dawnej Polsce. To jest oddawanie hołdu naszym pradziadkom i dziadkom. To jest nasza tożsamość. Konkurs potrwa do niedzieli. Pochmurnie i deszczowo. Temperatura do 8 stopni w Szczecinie, do 12 we Wrocławiu i Białymstoku. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po drugiej. Wracamy do rozmowy Polskiego Radia 24. Adrian Klarenbach i jego gość. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze, Profesor Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam w Warszawie, wreszcie w Warszawie znowu. No, takie przywitanie w Warszawie, Panie Profesorze, brzmi trochę niebezpiecznie. Rafał Trzaskowski witał tak Patryka Jakiego i wyszło na to, że nie lubi swoim. No tak, ale to jak rozumiemy, Warszawa jest wielką metropolią. Metropolie tym się charakteryzują, że są bardzo różnorodne, napływają ludzie z całego świata. Ja mam takiego kolegę, sympatycznego Belga, profesora, bardzo znanego, młodego pokolenia, który też chce zostać warszawiakiem. Mam nadzieję, że go Rafał Trzaskowski zaakceptuje w roli warszawiaka. No, myślę, że będzie coraz więcej osób z granicy wybitnych będzie chciało w naszym pięknym, czystym, rozwijającym się mieście będzie chciało mieszkać. I to jest idea fix, czy to jest coś, co rzeczywiście ma szansę realnego spełnienia? Ma szansę realnego spełnienia, bo też pan marszałek Kaczyński mówił na otwarciu naszego kongresu, mówił, że często rozmawia z Polonią, jeździ za granicą, gdzie się zmienia obraz naszego kraju i Warszawy. I my to widzimy, tylko czy za granicę to widzi? Ja myślę, że my tego nie widzimy. To znaczy my, ja i pan redaktor to widzimy, a część polskiego społeczeństwa tego nie widzi, ta, która chodzi na marsze wolności, przecież że to jest dyktatura i wszystko się rozpada, natomiast myślę, że ci z zewnątrz to widzą. Ale ci, którzy biorą udział w tych marszach wolności, nie są wszystko właśnie inspirowani. To nie jest tak, że ludzie sami z siebie mówią, demokracja jest zagrożona. Nie, ja myślę, że to jest odwrotnie. To znaczy, że to oni jednak przenoszą do nas zagraniczny taki dyskurs, że to są ludzie, którzy, no, którzy się nie mogą pogodzić tak naprawdę z wynikiem... Panie profesorze, ale proszę mi pokazać chociażby Bundestag, w którym ktoś okupuje Bundestag. No to więc właśnie, więc Parlament Europejski też nie. Nie, więc mamy po prostu maksimum. Ja wolności, ja powiedział, z lekkim elementem anarchii nawet, prawda? I z takim brakiem szacunku dla państwa, no bo we Francji są tak zwane takie strefy obronne, także się tam się zakłada teraz w tym miejscu, gdzie miało powstać lotnisko, to często kolodzy i większość Francuzów się to, albo część uniwersytetów, nie, coś innych Francuzów się domaga, żeby przywrócić autorytet państwu. No u nas jednak, no to jest wyjątkowe, no, że Sejm jest miejscem protestu, prawda, że jest okupowany. Ale generalnie to jest zawsze, jakby, o Polsce się mówi dwie rzeczy różne. Kiedyś jechałam z dwoma koleżanką feministką, samochodem czasami nas wożą z Brukseli na lotnisko we Frankfurcie, żebyśmy mogli wrócić do domu. Tam jest trudne jest połączenie i ona jechała na jakieś tutaj spotkanie feministyczne. No i rozmawialiśmy głównie właśnie o prawach kobiet, które rzekomo są w Polsce łamane. Ale to tylko i wyłącznie przez wiek emerytalny. Wiek emerytalny, no i
brak możliwości aborcji na życzenie. O, to są te dwie rzeczy, które... Natomiast jak już ustawiliśmy różnicę, ona powiedziała jedną rzecz. Się tak cieszy, że jedzie do Warszawy, bo w Warszawie są takie wspaniałe restauracje, można dobrze zjeść, takie właśnie sympatyczne i ciekawe miasto. I no ja pamiętając czasy, powiedzmy, lata 80., kiedy moi znajomi czasami tu przyjeżdżali, pytam, kiedyś moi przyjaciele niemieccy przyjechali z synem 13-letnim, powiedział, tu nie ma nic oprócz ludzi. To był zarzut, bo była to pustka. No. Pan redaktor pewnie zbyt młody, więc nie pamięta, jak to wyglądało, nie wiem, 82, 3. Pamiętam. Więc to jednak to... Nie, no po prostu Polska się niesamowicie rozwija. Panie profesorze, ale przywołał pan profesor przykład Frankfurtu. To jest bardzo dobry przykład. Tak. Zrodziła się taka koncepcja w polskim parlamencie i nie tylko. Stworzenie centralnego portu komunikacyjnego. Doskonało. No, według pana, ale według opozycji już nie. Tak, myśmy kiedyś mieli spotkanie z tym panem wiceministrem, który odpowiada za ten. Ja uważam, że znaczy on z wielką pasją, z wielkim przekonaniem o tym mówił. No i są oczywiście argumenty, no, przemawiające na przykład brak możliwości rozwoju dalszego Okęcia i tak dalej. Ale wie pan, ja myślę, że to dzieli właśnie, to jest różnica. Ktoś mi ostatnio zresztą o tym opowiadał. To znaczy, że uderzającą cechą niektórych części polskiego społeczeństwa, ja bym powiedział, tej zacofanej jest brak wiary w swojej siły i jakaś taka poddańczość. No to charakteryzuje niestety znaczną część właśnie tych polityków minionych, prawda, bo oni jakby... I to jest zupełnie w tej chwili, no nie ma pokrycia w faktach, bo naprawdę możemy, oczywiście mamy jeszcze ogromny dystans do pokonania, no jak mówię, u nas jest wzrost na poziomie tam 5-3, o ile pamiętam, w ostatnim kwartale, we Francji, we Włoszech 0,3, w strefie euro, więc my naprawdę doganiamy i pod wieloma względami to widać, prawda, ci znajomi, którzy tu przyjeżdżają, nie mają żadnego powodu, prawda, czy politycy, czy żeby chwalić nas zdawkowo. Widzą ogromne zmiany. No ale samo chwalenie i głoskanie, panie profesorze, nic nie wynika. Nie wynika z tamtego, tylko że no właśnie, to jest tak, że oni oczywiście, w związku z tym oni też nie rozumieją naszych przemian politycznych, prawda? Że za tą wzmocnioną pozycję idzie też gospodarczą czy społeczną, no idzie jakaś taka potrzeba wzmocnienia tej pozycji politycznej, no i w związku z tym my nie potrzebujemy ich głaskania, chcemy być równorzędnymi partnerami i będziemy, czy to się komuś podoba, czy nie. Ale na siłę? Nie na siłę, z siłą procesów politycznych. Ja jestem przekonany, że jeżeli Bóg da, modlimy się wszyscy, da nam spokój w tej części Europy i tak dalej, to przy mądrym zarządzaniu i też po zlikwidowaniu tego nieprzyjemnego podziału mamy szansę odgrywać rzeczywiście wiodącą rolę w Unii Europejskiej i odwoływanie się do siły wyższej sprawy w zlaicyzowanej Europie jest co najmniej nie na miejscu, panie profesorze. To jest taka zlaicyzowana wtedy, kiedy jest jej wygodnie, to odwołuje się do wartości europejskich, jak pan rektor wie, kiedy Angela Merkel została ponownie kanclerzem, teraz po raz trzeci, to Jean-Claude Juncker dopisał na swoim liście gratulacyjnym ręką własną, żeby Bóg ją błogosławił, prawda? Najsilniejszą partią w Parlamencie Europejskim, taką rodziną partią rzekomo chadecka, gdzie nasi Donald Tusk jest przecież chadeckim, chrześcijańskim politykiem, nie zapominajmy, panie redaktorze. Ale Platforma ma już tylko chadecką kotwicę. Jak mówi Zagorzewicz Schetyna. No tak, to jest tak samo trochę niestety CDU w gruncie rzeczy jest to partia. Ale Ryszard Petru na przykład, który dostał propozycję od Grzegorza Schetyny przystąpienia i zasilenia szeregu Platformy Obywatelskiej, odmówił, mówiąc, że są zbyt konserwatywni. No to możliwe, no na pewno z punktu widzenia socjologa. To się tych ilości królów nie mógł doliczyć. No, to nie, oczywiście.
oczywiście Polska jest w pewnym sensie oczywiście wyjątkowa. Niedawno były takie badania nad religijnością Europejczyków, że tam pokazywano, że w Anglii, w Wielkiej Brytanii tylko 7% Brytyjczyków jest oczywiście związane z kościołem anglikańskim, to jest kościołem państwowym, a 10% uważa się za katolików, a 6% uważa się za muzułmanów. Pozostali są bez indyferentni, nie są ateistami. Ale na przykład przedwczoraj byłem na tej kolacji, gdzie wręczano nagrody imienia Dundeberka. Jest też taka rodzina polityczna, się nazywa Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której właśnie Prawo i Sprawiedliwość należy jako czołowa partia europejska, konserwatywna. I po raz pierwszy ci konserwatyści angielscy, oni raczej rozumieją ten konserwatyzm w sensie ekonomicznym, a niekoniecznie aksjologicznym, o czym rozmawiamy tutaj na Kongresie Polska-Wielka. Ale była modlitwa na otwarcie po łacinie zresztą przez... U reformatorów. U konserwatystów. przez profesora teologii z Oxfordu. Panie profesorze, rozmawiamy podczas kongresu o Polska-Wielki Projekt. Nie odnosi pan przypadkiem wrażenia, że komuś jest nie na rękę Wielka Polska, czy też projekt Wielka Polska? No, ja myślę, że bardzo wiele osób jest. A ktoś powie, że się powtórzyłem.